Witajcie, drodzy widzowie. Zapraszam Was na straszne opowieści o przerażających trendach technologicznych, które miały miejsce w zeszłym tygodniu. Samsung pokazał prototyp swojego pierwszego składanego telefonu. Pokaz jest z opóźnieniem, bo w zeszłym tygodniu wszyscy dowiedzieli się o składanym i świetnie działającym telefonie od FlexPie. Możecie dowiedzieć się o nim więcej, klikając w poprzedni odcinek Tech News. Teletablet Samsunga działa tak, że po zamknięciu tabletu do środka jego ekran przechodzi na przód telefonu. Konferencja Samsunga nie ujawniła za wiele o tablecie. Po rozłożeniu telefonu ekran ma 7,3 cala. Teletablet będzie obsługiwał do 3 aplikacji równocześnie. FlexPie można już kupić, a prototyp Samsunga jeszcze nie. Samsung ma ogłosić więcej informacji na temat telefonu na konferencji Samsung Unpacked 2019. Tegoroczna edycja konferencji odbyła się w sierpniu. Jak uniknąć mandatów za parkowanie, sterując zdalnie swoim samochodem. Jeden z właścicieli Tesli przestawia swój samochód za pomocą autopilota. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że robi to z okna. Aplikacja Tesli pozwala na zdalne przesuwanie samochodu o 11 metrów w przód lub w tył. Gorzej, jeśli miejsca będą zajęte. Ale nie tylko autopilot Tesli świetnie parkuje. Roboty o mózgach robaków też świetnie sobie radzą. Naukowcy stworzyli robota ze sztuczną inteligencją wzorowaną na budowie mózgu robaka nicieni. Jak widać na filmie, robak robi to z nieziemską precyzją i roboczą szybkością. Inna sztuczna inteligencja również pojawiła się w tym tygodniu i przybrała bardzo widoczną formę prezentera chińskich wiadomości. W najnowszych chińskich wiadomościach prezenter nie miał fizycznego ciała. Wykorzystano zapisy ciała i twarzy prawdziwego dziennikarza i zanimowano go za pomocą sztucznej inteligencji. Sztuczny prezenter działa tak, że newsy są wprowadzane do komputera, a następnie sztuczna inteligencja je wypowiada. Twarz ma nadal ograniczone ruchy, a głos nadal brzmi straszliwie sztucznie. Na razie wydaje się budzić więcej pytań niż zaufań. Na drugim końcu świata sztuczna inteligencja nauczyła się ubierać. Na razie przymiarki są tylko wirtualne. Wideo pokazuje, że sztuczna inteligencja potrafi już założyć na siebie t-shirt i zapinaną koszulę. Może następny tym razem wejdzie na wyższy poziom i spróbuje założyć spodnie. Mówiąc o sztucznych obrazach, to platforma wideo Vimeo wprowadziła specjalny kanał do oglądania hologramu. Jest on stworzony we współpracy z projektem hologramów The Looking Glass kanał. Żeby obejrzeć hologram, wystarczy włączyć wideo, które Cię interesuje i mieć The Looking Glass, który kosztuje aż $500, co nie jest niską ceną, jak na oglądanie obrazu. Pomysł spopularyzowania hologramów dzięki kanałom wideo jest spoko. Elon Musk ogłosił lot rakiety Falcon 9 na czerwiec przyszłego roku, czyli będzie to szybciej niż składany telefon Samsung. Część rakiety Falcon będzie zmodyfikowana na mini wersję statku kosmicznego BF. BF, Big Falcon Rocket, to rakieta, która ma polecieć na Marsa w 2020 roku. Wysłanie miniwersji testowej BFR jako części Falcona 9 jest potwierdzeniem, że lot na Marsa jest coraz bliższy. Ale inna słynna osoba również zabłysnęła swoją wypowiedzią w tym tygodniu. Bill Gates, miliarder i założyciel Microsoftu, uczestniczył w konferencji Odkryjmy na nowo toalet. Był zachwycony odkryciami z dziedziny toalet. tak bardzo był zachwycony, że stwierdził, że nigdy sobie nie wyobrażałem, że tak wiele będę wiedział o kupie. W niezłą kupę wdepnął również Facebook. Wiadomości z hakowanych kont zostały wystawione na sprzedaż. Wykradziono wiadomości z 81 000 kont. Można kupić je za 40 groszy od konta. Hakerowi udało się ukraść dane dzięki złośliwej wtyczce do przeglądarki. Nie jest podane, o jaką wtyczkę i przeglądarką chodzi. Sprawdźcie, czy żadna wtyczka wam nie zniknęła. Ciężkie problemy można też rozwiązać dzięki aplikacji Photomath, która pozwala rozwiązywać zadania matematyczne. Robisz zdjęcie zadania matematycznego, a apka rozwiązuje je za ciebie. I nawet możesz zobaczyć krok po kroku, jak dojść do tego wyniku. W końcu będzie można zrozumieć matematykę albo o niej zapomnieć. Porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym niż matematyka. Na rynku pojawił się nowy obiektyw do telefonu. Super obiektyw. Moment Anamorphic Lens. Pozwala na filmowanie telefonem i efektu filmowego. Filmy są niesamowicie dobre. Produkt można kupić na Kickstarterze. Do tej pory ponad 10 000 osób wsparło projekt. Łączną sumą ponad $1,5 miliona. Ujęcia obiektywu są niesamowite. Wrażenia są niesamowite i efekty są niesamowite. Obiektyw kosztuje tylko $119, co nie jest małą sumą, ale jeśli wam zależy na niesamowitym wyglądzie waszych filmów mobilnych, to Moment Anamorphic Lens dużo zmieni. Do dobrego telefonu warto dodać hulajnogę. W internecie pojawiła się hulajnoga terenowa. Ma grube opony, jeździ po piachu i może przejechać do 32 km. Jego główną zaletą jest wygląd. Elegancka rączka do prowadzenia, masywne opony w stylu Batmobilu i elegancki czarny kolor. Niestety na razie jest to jeszcze koncept. Ale jeśli chcecie wypróbować coś, co już jest, to do Warszawy zawitała sztuczna inteligencja. Roboszczeniak reaguje na głaskanie i różne komendy. Inteligentne roboszczeniaki można testować od 6 do 17 listopada w salonach Orange na Marszałkowskiej i w Arkadzie. Warto wykorzystać okazję, bo zakup roboszczeniaka na razie kosztuje prawie $3 000. Co sądzicie o tych strasznych wydarzeniach mrożących krew w żyłach? Dajcie znać w swoich komentarzach. Do zobaczenia w przyszłą niedzielę.